Witam Cię serdecznie w tym odcinku. Chciałbym Ci pokazać, jak wygląda dom w tej chwili. Najważniejszą zmianą, jaka tutaj nastąpiła teraz, to jest wymiana okien. Okna są wymienione wszystkie. Za okna wyszło około 7,5 tysiąca. W sumie razem z drzwiami tutaj, wejściowymi, nietypowymi. W sumie cena według mnie jest ok. Nie jest zbyt wysoka, no ale są to okna białe, od wewnątrz i z zewnątrz, ale są trzyszybowe, to jest ich plus. No więc tak, tutaj jest normalne okno, troszkę większe niż było przedtem, będzie szylicowało z blatem. Tutaj w pokoju mamy okna zmienione z normalnych na balkonowe. Otwieramy bez słupka, ze słupkiem rowanym. Tutaj mamy normalne drzwi wyjściowe, troszkę nietypowe niż normalnie, ponieważ są to drzwi przeszklone po to, żeby tutaj wchodziło dużo więcej światła i naprawdę to działa. Jest lepiej niż jak gdyby były normalne. Dobrze. Tutaj mamy łazienkę. Łazienka jeszcze nie jest wykończona, ponieważ tutaj będą płytki, no i na tym etapie wystarczy tak, jak jest teraz. No i okno jest troszeczkę mniejsze tutaj zrobione, żeby na dole weszła pralka i tak dalej, żeby nie przeszkadzało. No i tutaj mamy ten pokój, który był. Tutaj również jest okno balkonowe z ruchomym słupkiem. No i tam pewnie jakiś będzie tarasik, coś takiego. Zobaczymy. Kolejną rzeczą, która tutaj jest zrobiona, no to były tutaj położone tynki maszynowe, tylko ręcznie. Są one dużo lepsze, elastyczne i są wytrzymałe, nie pękają. Na to potem gładź, no i potem tak jak widzicie, te gips. Gipsu tutaj weszło mało, gładzi i tynków bardzo dużo, ponieważ różnica była do 5, nawet więcej centymetrów. Bardzo nierówne były ściany, zwłaszcza w rogach. Tam bardzo latały były łuki. Kolejną rzeczą jest tutaj zabudowa, którą widzicie. I tutaj idą rury. Dobrze jest to sobie zrobić, pamiętać, żeby na tym etapie teraz wypuścić rury do kanalizacji, wody, ogrzewania oraz tutaj są też kasze elektryczne od rozdzielki spuszczone do góry. I to jest wypuszczone do piwnicy. W momencie, kiedy będziecie robili górę, no to już nie musicie nic niszczyć na dole, tylko wszystko macie przygotowane. To jest dosyć istotne. A sam bym o tym zapomniał. No i tak widzicie. I tak jak widzicie, jest tutaj już przygotowane również pod oświetlenie u góry. Teraz będę to malował, w sensie podkład dawał, farbę podkładującą i potem malował. No i łazienka. Tam łazienkę, płytki i tak dalej również będą robili fachowcy, ponieważ ja do tego nie mam ręki i nie ukrywam. Tutaj mam wyprowadzone przewody do czujek alarmowych, praktycznie w każdym pomieszczeniu, tam też macie. I potem te czujki, jeżeli sobie fajnie to zepniecie, mogą Wam również służyć do uruchamiania oświetlenia automatycznie, więc mogą mieć dwie funkcje, to też jest fajne. No więc tak to wygląda. Podłogi również już są skończone. Tutaj peszle przygotowane również pod elektrykę do kuchni. Jakiś piecyk i tak dalej. To stąd będzie wyprowadzane. Tutaj będzie taka mała skrzyneczka. Tutaj woda, wiadomo, prąd i tak dalej. No, więc tak to wygląda. Dajcie znać, jak prace u Was teraz postępują.
No, tutaj również jest do czujki punkty, które muszę powiększyć. Są na razie tylko tak zrobione. No. Więc dzięki za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, jak u Was idzie remont. No i pewnie odezwę się za jakiś czas. A jeszcze tutaj, ponieważ przy robieniu rozdzielki musiałem puścić tutaj dużo peszli i nie zmieściły się one, to trzeba było robić taką półeczkę. Tak wyszło niechcący. No i albo ją tak zostawię, pomaluję, albo jeszcze na dole dam oświetlenie, żeby nie była taka pusta. Zobaczymy. No więc dzięki, do zobaczenia, cześć.